Z nami jest Przemysław Myśala, zwycięski w swoim boju na gali KSW 55 zamkniętej w studio. No i właśnie, może zacznijmy od tych warunków. Jak sprzyjają Tobie te warunki takie nietypowe, bez publiczności, bez owacji? Witam serdecznie wszystkich. Jeżeli chodzi o takie warunki, to mówię, jak pierwszy raz wszedłem do tej hali, to się poczułem jak 10 lat temu, wchodziłem i byłem się po dyskotekach i mówię, o kurde, cofnęliśmy się w czasie, nie? Ale jeżeli chodzi o samą walkę, to tak dla mnie to dużo lepiej, bo słychać się narożnik, powiada ci wszystko. Jedyne co to no nie ma tej publiczności, ale i tak w końcu coś tam było i słyszałem też doping, więc no, tragedii nie było. Tam takie losy tej walki, przebieg były dość mocno przeplatane. Były i zapasy, i parter, i stójka, i dosiady, niedosiady. Naprawdę działo się dużo, cały wachlarz tutaj MMA, wszystkich technik mogliśmy zobaczyć. Jak ją oceniasz teraz? Jeszcze nie na chłodno, ale po prostu po walce. Mi się wydaje, jakbym spojrzał to, jeżeli okiem widza, no to ekstra walka do oglądania. I po to w sumie tu jesteśmy i po to robimy dla ludzi, tak? Że były różne właśnie, różne, jak to się mówi, szło na tą stronę troszeczkę, trochę przewagi stójkowej, ziemia, no to ekstra się ogląda, a nie jakąś tam, wiesz, nudną walkę. Mhm. Powiedziałeś, że niekiedy, a jak szybko go sprowadzisz w tej walce i było widać, że ten plan od razu realizowałeś, ale wyszedł ci. Wiesz, no wyszedł mi, ale co chciałem powiedzieć na wstępie, że naprawdę dużo wagi byłem wczoraj. I bałem się troszeczkę o moją wydolność i mówię, było możliwość na przykład tam przyklasać, go trzymałem, myślałem o suplesie albo przewrócenie go na tył, mówię, ale czułem też, że jest silny i mówię, no mogę to mogę to stracić na dużo na sile, więc to odpuściłem i wolałem robić zejścia z dystansu, nie? Bo wtedy nie potrzebujesz tak dużo siły, żeby wykorzystać do tego zejścia. Dlatego mówię, przycisnąłem do pierwszą rundę, ale też jeszcze nie tak, jak myślałem, że powinno to być, nie? Jeden z ciosów wszedł i było widać, że zacząłeś, odczułeś go, tak bym powiedział. Ty go faktycznie poczułeś? Było tak. Odczułem go w ten sposób, że straciłem swój balans na nogach. Nie to, że byłem podpięty, że straciłem przytomność w tym rodzaju. Po prostu miał mocne uderzenie, aż mnie cofnęło tylko, ale nie to, że byłem nieprzytomny. Przemku, koniec pierwszej rundy i piękny upkick. Twój rywal spłynął. Jednak te przyzwyczajenie parterowe widać było, że od razu przyszedłeś po trójkąt, tak? Wiesz co, no myślałem, że jeszcze mam chwilę czasu, żeby wciągnąć ten trójkąt i mówię, zaraz sędzia przerwy, bo odpłynął, nie? Ale nie udało się. Widać na twojej twarzy delikatne rozcięcie nosa. Poczułeś, może jeżeli możesz ocenić siłę swojego rywala lub to, w czym najbardziej poczułeś jakby zagrożenie, czym może on tobie zagrozić, to co to takiego by było? Czy nos to jest zadrapanie z treningu, to okay. Już miałem dużo wcześniej. A jeżeli chodzi o, no mówię, no ten lewy prosty, no silny, tak, i obawiałem się kopnięcia, tak, ale myślałem, że będzie jej więcej używał, użył może ze dwa razy tak naprawdę, ale tego się najbardziej obawiałem, że będzie, bo on robi typowy karate, że idzie na nogę i wali na głowę i tego się obawiałem, ale no nie aż tak dużo tego używał. To teraz obiecany moment dla twoich sponsorów i podziękowania tym, którym chcesz dać je najbardziej, którzy najbardziej wspierali cię w tej walce. Chciałem podziękować Arachionowi za przygotowanie na ostatnią chwilę, że chłopaki przycisnęli mnie i zrobili tyle, na ile można było zrobić w tym czasie. Chciałem podziękować swoim sponsorom, Profilaktykę Zdrowia i Tomgraf, gdzie mówię, w takim czasie pandemii mnie zostawili i pomogli mi dalej funkcjonować i się przygotowywać. Całej mojej rodzince, no i dziękuję wszystkim. Czy ta wygrana będzie cię napędzała do tego stopnia, że szybko zaraz chcesz ponownie stoczyć kolejny bój, czy potrzebujesz troszeczkę więcej odpoczynku? Wiesz co, plan był taki, że go rozwalę w pierwszej rundzie i wstanę i powiem, że chcę już na za miesiąc się bić, nie? Ale no nie poszło. Troszeczkę ta walka inaczej przebiegła, więc zrobiłem tak, jak uważałem, że zapytałem się Tomka, że jeszcze dwie jakieś fajniejsze walki, jak dobrze pójdzie, no to powrót do pas, nie? Bo muszę, naprawdę chcę to dopiąć, bo po prostu jestem taki charakter mam. Super. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy.